12 minut po godzinie 8. Nasz gość pyta, czy trzeba ubrać słuchawki. Można, jeżeli lubimy siebie słuchać. Ja lubię, dlatego ubieram. Tomasz Sosnowski z Muzeum Miasta Gdyni. Dzień dobry. Dzień dobry. Piękny czwartek za oknami. Świetny. I troszeczkę deszczu popadało. Nie wiem, czy w Trójmieście też? Wiesz, to jechałem z Gdańska i tak naprawdę wydaje mi się, że w Gdańsku było sucho. To też Trójmiasto. No wiadomo, tylko że nie wiem, co było tutaj, natomiast wydaje się, że było super. Aha, no od samego rana. Zapytam o wystawy, spotkania i te propozycje muzeum na okres wakacyjny, ale i nie tylko. Na początek może, czy muzeum to jest w ogóle miejsce, które podczas wakacji jest odwiedzane przez turystów w celach muzealniczych, wystawowych? No pytanie, tak jak myślę sobie, że jest dość trudne, dlatego że znajdujemy się obok plaży. Muzeum Miasta Gdyni ma świetną lokalizację i głównie osoby przyjeżdżające, bądź czy to turyści, czy osoby stąd, spędzają czas na plaży. Natomiast jest to dobry moment na to, żeby tych ludzi przyciągnąć do siebie i stworzyć jakby taki rodzaj oferty bądź wydarzeń na wakacje, które jakby dopasowane są do tych osób. Więc jak najbardziej wydaje mi się, że udaje nam się ściągnąć dość liczną grupę do Muzeum Miasta Gdyni w trakcie wakacji, w związku z tym, że od jakiegoś już dłuższego czasu, od kilku lat, Muzeum Miasta Gdyni przygotowuje specjalną ofertę dla turystów na wakacje. No właśnie, mamy co prawda jeszcze czerwiec, ale lipiec niebawem i co podczas wakacji, przynajmniej w tej pierwszej części, zaproponujecie? Okej. W związku z tym, że w Muzeum Miasta Gdyni dzieje się strasznie, strasznie dużo fajnych rzeczy, pozwolę sobie podzielić to tylko na jeden miesiąc. No właśnie. Będziemy na końcówkę czerwca i na początek lipca i lipiec. W związku z tym, że otwieramy kilka nowych wystaw, między innymi Karola Śliwki, jest to jeden z najważniejszych artystów, projektantów, 7 lipca. Powstaje bardzo dużo wydarzeń do tego. Później następnie jest wystawa pana Strumiło Ilustracji, więc to są dwie nowe wystawy, które nas totalnie otworzą na nową jakość. Ale w związku z tym Ośrodek Edukacji Muzeum Miasta Gdyni przygotowuje masę wydarzeń. I teraz tak szybciutko tylko wspomnę, że jeszcze w czerwcu, 22 czerwca, rozpoczynamy akcję, jak w tamtym roku, Dzień Dobry Wakacje. Jest to dzień, w którym otwieramy drzwi dla wszystkich. Jest to wejście bezpłatne, a na zewnątrz przygotowujemy atrakcje, warsztaty krawieckie, które mają za zadanie stworzenie specjalnego wora, który uszyjemy wspólnie na maszynach przed muzeum i zabierzemy go na całe wakacje. Ale zaraz, to jest jakieś otwarcie strefy kota Antoniego. Co to za też, kota? Natomiast obok tego wydarzenia Dzień Dobry Wakacje, Szycie Worów, mamy otwarcie strefy kota Antoniego. Jest to nowy projekt, bardzo spontaniczny. Reakcja na świetną książkę pani Janny Czapleskiej o kocie Antonim. Jest to książka, która prezentuje dzieje Gdyni za oczami kota, który podobno ma 9 żyć, więc udało mu się przeżyć prawie wszystkie dzieje Gdyni. I my stworzyliśmy taką strefę, w której dzieci bądź rodziny mogą poczuć się trochę jak w domu, ale jest to strefa edukacyjna. Będziemy mogli spojrzeć oczami kota. Nie zdradzam jak. Będziemy mogli na chwilę się wychillować, słuchając mruczenia kota. Będziemy mogli wykonać różne działania artystyczno-plastyczne, które związane są ze strefą, a nawet przez chwilę skryć się w namiocie, by uciec od codzienności. Więc strefa kota jest dla nas taką fajną zabawą, ale jest to jakby takie działanie bardzo luźne, bardzo spontaniczne. Będzie także kino. Będzie także kino. Kino otwarte to jest działanie, które już mamy od jakiegoś czasu. Jego głównym zadaniem jest otworzyć się na problemy świata współczesnego, otworzyć się na tematy dyskryminacji, tematy praw człowieka. Więc zapraszam serdecznie w ten piątek na godzinę 18. Natomiast bardzo ważne jest to, że lipiec to przede wszystkim rozpoczęcie wakacji w muzeum, czyli piątki w naszym muzeum dla dzieci, które mają czas i mają ochotę wpaść do nas na to, żeby zrobić coś fajnego. Każdy piątek od godziny 11 do godziny 13 przygotowujemy warsztaty, które właśnie są do tych wystaw, o których wcześniej mówiłem. Ale Muzeum Miasta Gdyni to również nocowanie w muzeum. Co roku, już druga edycja, mamy nocowanie w muzeum. Ale noc w muzeum za nami. Tak, tylko że nocowanie w muzeum jest to taki rodzaj zatrzymania kogoś na dłużej, bo noc muzeum to wchodzimy i wychodzimy. A nocowanie jest takim fajnym narzędziem edukacyjnym, w którym rodziny, proszę mi wierzyć, naprawdę w dużej ilości, przychodzą do nas jak do siebie, rozkładają namioty, a przy
przede wszystkim przez północy zaglądają do muzealnych zakamarków i dowiadują się naprawdę sporo fajnych rzeczy. W tym roku pierwsze nocowanie mamy 21 lipca. Nazywa się to Nocny Rejs. Troszeczkę o statkach, troszeczkę o ilustracjach pana Strumiło, ale jest to świetna okazja do tego, żeby zrobić coś fajnego blisko plaży w muzeum i odczarować myślenie, że w muzeum nie wolno czegokolwiek, można wszystko. Na początku lipca także, znaczy inaczej, może przez lipiec także wystawa Gdynia Dzieło Otwarte. Mhm. Kto chce poznać historię Gdyni, to chyba doskonała propozycja dla tych, którzy będą się wylegiwać na plaży, przyjechali do Gdyni, nie do końca ją znają, bo znają ją tylko z plażowania. Jasne. A może chcieliby wiedzieć więcej. Jasne. No, wystawa Gdynia Dzieło Otwarte już ma ponad rok, ale ciągle cieszy się ogromnym zainteresowaniem i przez cały okres wakacji zachęcam wszystkich Państwa, którzy przyjeżdżacie na chwilę do Gdyni i tych również z Gdyni, by na chwileczkę zanurzyć się w tą wystawę, ponieważ jest ona niezwykła pod tym względem, że ujawnia Gdynię oczami normalnych, zwykłych osób, zwykłych ludzi, więc nie jest to wystawa, która nas przeciąży, która nas w jakikolwiek zmęczy, wręcz przeciwnie, zrozumiemy losy Gdyni w sposób wyjątkowy. Ale mogę jeszcze szybciutko jeszcze wspomnieć, bo fajna wystawa nam się też szykuje i jest ona na dość małym przedsięwzięciu, znaczy mało czasu będzie trwała, natomiast jest to świetny temat w związku z openerem. Dlatego, że będziemy mieli na tarasie po raz pierwszy wystawę, na tarasie muzeum w plenerze, totalnie otwarta przestrzeń. Brian Griffin jest to jeden z najbardziej znanych takich projektantów kładek rockowych, fotograf, który w związku z tym, że mamy w tym roku na openerze koncert Depeszów, również zaprojektował okładkę dla Depeszów. W związku z tym chcemy pokazać na tarasie okładki, które zaprojektował ten artysta. Więc wszystkich tych, którzy są na openerze, no, interesują się muzyką, fanów Depeche Mode, zapraszamy na taras 28 czerwca. Powiedzmy teraz o ofercie edukacyjnej jeszcze na moment. Spotkania dla seniorów, niemowląt z opiekunami, dla osób niedowidzących. Jasne, jest to oferta stała. Te działania dzieją się w naszym Muzeum w Ośrodku Edukacji już od ponad roku. Tak zwane działania cykliczne. W każdy trzeci piątek od godziny 13 zapraszamy wszystkie mamy z niemowlątami na muzealne zmysły. Są to zajęcia rozwojowe dla niemowląt, a miejsce spotkań dla mam obok sztuki. Seniorzy w naszym muzeum dzisiaj jeszcze o godzinie 12 mogą skorzystać z wykładu Historia Sztuki od Podstaw, który dzieje się w każdy czwartek o godzinie 12. Prowadzę go ja, więc serdecznie zapraszam. Oraz w przyszłym tygodniu, we wtorek, ostatnie spotkanie, przedostatnie spotkanie w Teatrze Codzienności. Jest to nowy projekt, który zaprasza seniorów do ruchu, zaprasza seniorów do pamięci, zaprasza do improwizacji ciałem. W każdy czwarty wtorek miesiąca spotykamy się o godzinie 16 w Muzeum Miasta Gdyni, by z choreografem, z osobami, które zajmują się ciałem, fajnie z tym ciałem popracować z seniorami. A jeszcze dziś po 18 o obozie Sztutow. Nie będę pytać o szczegóły, natomiast myślę, że możemy również zaprosić na bardzo ciekawy temat. Tak, że wystawa, bo wykład dzieje się obok wystawy o Sztutowie, więc serdecznie Państwa zapraszam, ponieważ te wykłady prowadzone są przez naszych historyków, którzy zajmują się tymi tematami i wieści i wiadomości, które uzyskamy podczas tych wykładów są naprawdę, że tak powiem, ciężko do dostania gdzieś poza muzeum. W weekend ciekawostka o budynkach gdyńskich, które już nie istnieją. O, i to jest świetny temat. Temat Ośrodka Edukacji Muzeum Miasta Gdyni w tym roku. Jakiś czas temu, w tamtym roku, pod koniec, bardzo przypadkowo natrafiliśmy na budynki, których nie rozpoznawaliśmy w Gdyni na zdjęciach. I postanowiliśmy stworzyć cykl wycinanek, cykl plansz do sklejenia dla dzieci, w których dzięki temu, że je skleją, objawi się im ten budynek, który już nie istnieje. I to jest ostatni budynek w ten weekend. Jest to budynek zakłady kąpielowe, który istniał obok plaży. Przepiękna konstrukcja, jak sama nazwa wskazuje. Zakłady kąpielowe. A czym się zajmowały zakłady kąpielowe? Zakłady kąpielowe ogólnie wzięły się stąd, że jeszcze przed zbudowaniem głównego budynku, czyli w latach 20. na plaży
obok Muzeum Miasta Gdyni były szatnie, damska i męska. One były rozdzielone i były drewniane. Natomiast w związku z tym, że cieszyły się one zainteresowaniem, powstało takie centrum, które nazwano Zakładem Kąpielowym. Oczywiście było to miejsce, w którym się osoby przebierały, obmywały. Natomiast było to też miejsce spotkań, było to miejsce centrum kulturowe tak naprawdę, Centrum Kultury. Strasznie na ten temat zainteresował i ciągle go jakoś zgłębiamy, ponieważ bardzo mało wiemy na temat tych nieistniejących budynków, bo już ich nie ma, ale za każdym razem, kiedy coś otwieramy jakąś książkę na ten temat, dowiadujemy się coraz więcej szczegółów. W związku z tym na zakłady kąpielowe zapraszamy najmłodsze dzieciaki o godzinie 11 w tę sobotę. Skleją, wykonają, zainspirują się budynkiem zakłady kąpielowej. Być może oczami wyobraźni wyobrażą sobie, jak wyglądał ten budynek. Także w sobotę wieczorem fiesta na dachu Muzeum Miasta Gdyni, na dachu rzeczywiście. Tak, świetna sytuacja. Teraz Muzeum Miasta Gdyni to moment, w którym możemy naprawdę otworzyć szeroko oczy i spojrzeć na morze. Niezwykłe miejsce, zapraszam. A w piątek mamy siestę, racja. Mamy biesiadę, mamy hiszpańską biesiadę, mamy hiszpańską siestę. A nie w sobotę? W sobotę, przepraszam. Tak, w sobotę. I tu jest moment, w którym zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą troszkę się poczuć wakacyjnie, troszkę w związku z tym, że Gdynia jest miastem otwartym oknem na świat, poczuć się hiszpańsko. Będziemy próbować różnych win, będziemy jak w filmie Wielkie Piękno bawić się na tarasie. Ale będziecie rozpijać edukacyjnie. Zgadza się. Znaczy ja na siebie tego nie biorę, natomiast myślę, że event się świetnie uda. Czy o czymś w kontekście wakacji musimy jeszcze wspomnieć, bo w tym celu się to spotkaliśmy dziś. Dobra, to wykorzystam jeszcze chwilę i powiem o tym, że wakacje, tak jak w tamtym roku, to świetny moment na spacery. W tamtym roku mieliśmy spacery, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Pamiętam spacer, który prowadziłem ja i był o strachach, czyli gdzie straszy w Gdyni. Przyszło na niego ponad 200 osób. Świetny moment, świetna sytuacja. A w tym roku chcemy również Państwa zaprosić na spacer między innymi 19 lipca. Spacery zawsze dzieją się w okolicy 18-19. 19 lipca mamy spacer dla dzieci o Kamiennej Górze, ale podzielony, bardziej teatralny, bardziej aktorski. Będziemy poszukiwać różnych rzeczy. A 26 lipca spacer o modzie. Gdynia nie wszystkim kojarzy się z centrum mody, a jednak była dość silna. Ulica Starowiejska, tkaniny. Chcemy zaprosić wszystkich tych, którzy są zainteresowani tym tematem, by poznać tajemnicę mody od początku, spacerując po centrum Gdyni. Jeżeli czegoś nie ma w internecie albo na Facebooku, to nie istnieje. Jak was znajdziemy? Na stronie internetowej przede wszystkim. Zapraszam na stronę www.muzeumgdynia.pl oraz do ośrodka edukacji na ulicy Zawisza Czarnego 1 do Muzeum Miasta Gdyni, gdzie zawsze służymy pomocą i chętnie udzielimy informacji. Te i inne informacje przedstawił w naszym studiu pan Tomasz Sosnowski z Muzeum Miasta Gdyni, za co bardzo dziękuję. Ja również. No i zapraszam w przyszłości. Polecamy się. Dziękuję ślicznie.